Dzień dobry wszystkim. Chciałem się przywitać. Jestem w budynku Wydziału Dawnego Rolniczego. Co prawda to jest nowy budynek, ale Wydział Rolniczy był w tych czasach, kiedy my studiowaliśmy, a studia rozpoczynaliśmy 50 lat temu. Jestem przy katedrze agronomii, która jest katedrą, że tak powiem, z różnych katedr zbiorczą. Na czasy obecne i tutaj kierownikiem katedry jest pan profesor Stankowski. Pytam pana profesora, jak to było 40 lat temu? 40 lat temu było zupełnie inaczej. Uczelnia była ciekawym tyglem fajnych, wesołych studentów i oryginalnych wykładowców. Było nas dużo. Zaczynało nas studiować około 300 osób, z czego do końca dotarło około 250, przy czym należy to wliczyć tak zwanych spadochroniarzy. Było fajnie, było wesoło, wykładowcy byli oryginalni, zwłaszcza część. Najbardziej się tak pamięta tych, którzy byli ciekawi pod różnymi innymi względami, niekoniecznie naukowymi. Wtedy były olbrzymie katedry. Katedra ogólnej uprawy, katedra szczegółowej uprawy, katedra doświadczalnictwa, katedra nawadniania. Łącznie pracowało tam kilkunastu profesorów i chyba z kilkudziesięciu innych pracowników naukowych. Jeżeli chodzi o tych oryginalnych profesorów, to możesz kilku tych takich, którzy na Ciebie wywierali największe wrażenia, wymienić? Oczywiście. Punkt jeden, profesor Linke. Profesor Linke pochodził z Wilna. I on się tym charakteryzował, że do niego na egzamin mogli przyjść studenci tylko dobrze przygotowani. A dobre przygotowanie polegało na tym, że panowie musieli być w garniturach, krawatach, ostrzyżeni i ogoleni. Jeden kolega namiętnie próbował przekonać profesora, że on jest dobrze przygotowany, miał wąsa, profesor mówił: dziecko, jak widzę, że jeszcze nie jesteś przygotowany, przyjdź innym razem. Profesor Dobrowolski był wspaniałym wykładowcą, wykładał biochemię. Jak mówił na sali, Walina, to nawet ci, którzy pijani spali w ostatnim rzędzie, się budzili. Profesor Niklewski łączył dość skutecznie mitologię grecką z chemią rolną. I na przykład jednym z jego pytań było, dlaczego pies Odyseusza wnet na stosie ogornika. Odpowiedź była prosta. Odyseusz długo wracał, miał różne przygody po drodze. Pies był stary i czekał na swojego pana, leżał na stosie obornika, ponieważ obornik, jak fermentuje, wydziela dużo ciepła. Profesor Słaboński był wspaniałym hodowcą i swego czasu, ponieważ on był wyjątkowym miłośnikiem jęczmienia i buraków cukrowych, napisał potężny list do pierwszego sekretarza Gierka, w którym było napisane, że kryzysy rządowe następują wtedy, kiedy uprawia się żyto i ziemniaki, a nie jęczmień i buraki. Profesor Jasnowski, wybitny naukowiec, miał swoją ścianę płaczu. Była to tablica na korytarzu, na którym były poprzyklejane rośliny, które należało rozpoznawać. Część z nich miała swoje lata, w związku z tym czasem trudno było się zorientować, co to właściwie jest. Profesor Dominik był człowiekiem bardzo specjalnym. Był to wybitnej klasy naukowiec, jeżdżący na wykłady do Sorbony, między innymi. Ale jakoś nie cierpiał poprzedniego systemu. Kazał sobie pomalować drzwi na czarno, okno na niebiesko, żeby mu komunizm nie wlazł. Profesor Songi był wspaniałym człowiekiem. Tylko bardzo lubił w trakcie wykładów bardzo sugestywnie to eksponować, czyli wykonywał różne ruchy z przysiadami łącznie. I to byli właściwie ci ludzie, którzy w jakiś sposób zapadli w naszą pamięć
przez to, że oprócz tego, że byli naprawdę życzliwymi profesorami dla studentów, ale mieli również pewne swoje drobne słabostki, które nikogo nie raziły. Słuchaj, a jakie zmiany? Bo wiem, że sporo tych zmian za naszych czasów było, następowało w strukturze katedr, w ciągu tych ostatnich 45 lat. W okresie takim, kiedy my żeśmy studiowali, właściwie zmian nie było. Zmiany zaczęły się znacznie później. I biorąc pod uwagę nasze katedry zawodowe, czyli ogólną, szczegółową, można do tego też liczyć doświadczalnictwa i również nawadnianie, które dążyło się do ogólnej uprawy, one funkcjonowały przez wiele, wiele lat niezależnie. Później, ze względu na zmniejszoną liczbę studentów i brak samodzielnych pracowników, którzy nie zostali wykształceni, nastąpiły połączenia. W pierwszej kolejności połączyła się ogólna i szczegółowa, później ogólna i szczegółowa dołączyła do doświadczalnictwa i wtedy była to katedra uprawy roli roślin doświadczalnictwa. Jeszcze później dołączyło do tego, ze względu na zbyt małą liczbę pracowników, dołączyło nawadnianie. No i w tej chwili aktualnie mamy katedrę agronomii, w skład której wchodzą pracownicy dawnej ogólnej uprawy, ogólnego uprawowca już żadnego nie mamy, ponieważ dwie osoby, które były, czyli pani profesor Brzesińska, która zmarła 2 lata temu, oraz doktor Kurzyński, który też długo pracował, no niestety habilitacji nie zrobił i odszedł do innej pracy. Następnie dołączyło do tego nawadnianie, też ze względu na tych małą liczbę pracowników, a aktualne zmiany, które wymagają od nas, żeby katedra liczyła przynajmniej 6 osób, to nie jest wiele, tak wynika z ustawy o szkolnictwie wyższym, ale w Krakowie katedra według ich rozporządzeń wewnętrznych ma mieć przynajmniej 12 pracowników, w związku z tym nastąpiło tam połączenie ogólne i szczegółowe, gdyż każda z nich miała nieszczęśliwie po 11 pracowników. Aktualne zmiany, które następują, związane z pewnymi wymogami nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, powodują, że prawdopodobnie część katedr zniknie, zwłaszcza katedr mechanizacyjny. Do katedry agronomii również prawdopodobnie dołączą mechanizatorzy, którzy są bezpośrednio związani z oceną właściwości gleb. Jeszcze takie pytanie, jak gdyby związane z praktyką. Czy badania naukowe są, cieszą się zainteresowaniem wśród jednostek gospodarczych i prywatnej inicjatywy, czy jednostek państwowych, jak to jest na teraz? To znaczy tak. Kiedyś było chyba relatywnie lepiej niż w dzisiejszych czasach, dlatego że istniały w KBN projekty o relatywnie niewielkiej wartości, 100, 200 tysięcy, 300 tysięcy i one były dostępne dla bardzo wielu osób. Aktualnie mamy wielkie projekty, których uzyskanie jest trudne, trzeba budować duże zespoły. Dostęp dla młodszych pracowników do uzyskania projektu jest praktycznie niemożliwy, bo żeby zostać kierownikiem projektu, trzeba kierować już wcześniej innymi projektami i mieć olbrzymi dorobek. Jeśli chodzi o zainteresowanie jednostek gospodarczych, no to myślę, że nie jest aż tak źle, tylko po prostu trzeba umieć poszukać. No ja wiem, tak, że wiele robiliście o wielu projektach, nie tylko słyszałem, ale widziałem działania. To znaczy tak, realizowaliśmy wspólnie wtedy, kiedy profesor Kier był kierownikiem katedry, był przez cały czas, jak ja pracowałem, był bardzo długo, od 2000 do 2000 roku. Mieliśmy dużo grantów KBN-owskich, ale również w tamtym czasie rozpoczynały się badania zlecone przez jednostki gospodarcze i najwięcej mieliśmy z elektrowni Dolna Odra. Przy czym muszę przypowiedzieć, że profesor Piech był wspaniałym kierownikiem. Jako
przykład mogę podać fakt, kiedy zacząłem badania z elektrownią Dolna Odra na temat możliwości rolniczego wykorzystania produktu z odsiarczania spalin metodą radiacyjną. Wtedy było tak, że kierownikiem projektu, to był na tamte czasy, to były lata 96-99, kierownikiem mógł być tylko kierownik kadencji. Pan profesor, jak mu pokazałem ten projekt, pomyślał chwilę i mówi: panie Sławku, a z kim pan to będzie robił? Bo tam było dużo analiz chemicznych. Mówię: z profesorem Niedźwieckim. A, to dobrze. W związku z tym ja widzę, że pan i to i doktor Maciorowski razem z profesorem Niedźwieckim będziecie to robić dobrze. W związku z tym niech pan ten projekt załatwia, ja będę wszystko podpisywał, ale grosza od was nie chcę. No to było szlachetne. No, taki już był profesor. A druga rzecz to była związana z kwestią wyjazdu na staż zagraniczny na pół roku do Holandii, który notabene załatwiłem sobie sam, ale miałem wyjechać od czerwca. To był 91 rok. Przyszedł fakt, bo niczego innego wtedy nie było, że mam przyjechać w marcu. No idę z faksem do profesora przy zajęcia dydaktyczne i tak dalej. Pan profesor popatrzy i mówi: panie Sławku, niech pan zawoła Roberta. Robert to był aktualny wtedy doktor Maciorowski, teraz profesor. I mówi: niech pan zawoła pana Roberta. Robert przyszedł, siadajcie panowie. Pan Sławek wyjeżdża za tydzień do Holandii na pół roku. Pan za niego weźmie zajęcia, a on panu odrobi to w przyszłym roku. A teraz proszę panu, żebyście mnie opuścili, bo się muszę przygotować do wykładu. Dzięki, dyskusje trwały miesiącami, jak to zrealizować. Teraz tak na koniec. Te wszystkie lata, lata studiów, czyli 5 lat, no i te następne do roku bieżącego. Jak ty to przerobiłeś w ten sposób? Może takie pytanie. No może by. Lata szybko minęły. Ten okres 40 paru lat był taki krótki, jak się patrzy z perspektywy czasu. I to też wiedzą. Można powiedzieć tak. Na początku zaczęli odchodzić profesorowie, tuzy, ci właśnie o wielkiej wiedzy, ale równocześnie mający swoje jakieś drobne słabostki. Później zaczęli odchodzić nasi nauczyciele. Oni też byli trochę może bardziej podobni do nich niż do współczesności. A teraz niedługo zaczynamy odchodzić my. Tęg usługi. I na to nie mamy czasu, żadnego wpływu. Tak jak kiedyś były słowa piosenki rajdowej: rzeki to idące drogi, a łodzie wędrowcy tych dróg. Do tej samej wody